Ciesz się i wesel, Curo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, wyrocznia Pana. To są słowa, które dzisiaj liturgia nasza dominikańska mówi jako zapowiedź przyjścia Mesjasza. Zobaczcie, kontekst tych słów to nie jest są jakieś sukcesy w życiu i historii Izraela. To jest cała seria porażek, ale te słowa już zapowiadają zwycięstwo, które nastąpi za ileś tam set lat. Ale one zapowiadają zwycięstwo, które Bóg już w tym momencie przygotowuje. Czasem możemy mieć takie doświadczenie w naszym życiu, że wszystko się wali i nie ma żadnego światełka, które zapowiada jak, jakąś nadzieję, które, które może nam w ogóle podtrzymywać nadzieję na to, że będzie dobrze. Nie ma żadnej <laughs> jaskółki zapowiadającej dobro. Tymczasem Bóg już to wszystko ogarnia. Bóg całą tą rzeczywistość już nam porządkuje i mówi: Nastąpi zwycięstwo. Ale pozwól mi działać i zaufaj. To nie nastąpi być może tak szybko, jakbyś tego chciał czy chciała, ale nastąpi. Ja jestem z Tobą. Ciesz się i wesel Córosyjonu. Nawiedzenie. Nawiedzenie to tajemnica, nad którą się zastanawiałem, świętując dzisiejszy dzień Matki Bożej Różańcowej. Ym... I wiecie co? I jakoś cały czas odkrywam, że Maryja jest wzorem rzeczywiście takiego dojrzałego życia duchowego, życia, które ma w sobie pewną harmonię, spójność, przykazania miłości, które obejmuje całość, całość osoby, obejmuje wymiar spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że anioł Gabriel wcale nie mówi Maryi, żeby poszła pomóc Elżbiecie. On jej wspomina o tym, że jest w ciąży, że oczekuje na narodziny swojego dziecka. Wrażliwość na słowo, przyjęcie słowa Boga zawsze otwiera na tajemnicę drugiego człowieka. Maryja przyjmując Boga do siebie, spotykając się z Bogiem, jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka i dzieje się coś niesamowitego, bo za każdym razem, kiedy otwieram swoje serce na drugiego, za każdym razem, kiedy jestem gotowy mu usłużyć, pomóc zauważyć, słowo do mnie wraca i otrzymuję potwierdzenie wiarygodności słowa, któremu jestem wierny. Dlatego Maria reaguje magnifikat. Potrafi zauważyć Boga, który żyje i działa także w jej historii. Być może masz takie doświadczenie Boga, który milczy, słowa, które przestało cię karmić. Wyjdź. Wyjdź i spotkaj Twoją Elżbietę. Usłysz jej, bądź wrażliwy na biedę drugiego człowieka, a zobaczysz, że. Zauważysz Boga, który działa, że historia zbawienia to też jest Twoja historia.